Chrapiąca kobieta. Często, zawsze budzę się w nocy, by posłuchać jej chrapania. Majestatyczna muzyka, aż dudni w ciemności. Oto harmonia naszych sfer. Patrzę na jej plecy. Są chorobliwie blade i posypane piegami, jak niebo gwiaździste nade mną. Wpatruję się w to lśniące ciało jak astronom i pytam: do kogo należysz? Jesteś prawdziwa? I wtedy myślę o kwiatach, zwierzętach, ptakach. Wszystkie wydają się być bardziej niż dobre i tak przejrzyście prawdziwe. Nic nie poradzisz, że jesteś kobietą. Każdemu przeznaczone jest kimś zostać. Pająkiem, kucharzem, słoniem. To tak, jakby każdy z nas był obrazem wiszącym na ścianie w jakiejś galerii. I nagle obraz obraca się na plecy i opiera na łokciu. Co widzę? Usta, jedno oko, prawie nos. Jak na dziwacznych płótnach Picasso. Niewidzialna reszta ciebie jest ukryta, poza zasięgiem światła, ale ja wiem, że ty jesteś współczesna, wolna, piękna. Nowoczesne dzieło sztuki, może nie nieśmiertelne, ale dla mnie w sam raz. Proszę, chrap dalej.